Dzisiaj gościmy w inauguracyjnym podcaście pana Marka Jasińskiego. W zasadzie nie wiem, ale chyba dobrze mówię, założyciela starachowickiego klubu Dragon, który nie chcę tu przekręcić, to już oddam głos. Głównie zajmuje się trenowaniem nie tylko kickboxingu, ale też różne są formy sztuk walki, tak? Jest teraz MMA, widziałem, wchodzi. Tak, powiem szczerze, moje zainteresowanie zawsze było takie szerokie. Fascynowałem się kiedyś Bruce Lee. Z tamtego okresu czasu to wszyscy się fascynowaliśmy. To chyba od tego, bo tak, ja sobie wyodrębniłem, szczerze mówiąc, że tak, albo zaczęliście od krwawego sportu z Jean-Claude'em, ale to za późno. Mówię, na bank to musiał być Bruce Lee, bo tak. Był wcześniej. Dokładnie, to fascynacja Bruce'em, chociaż już przed Bruce'em jakby była fascynacja sportami walki. I ona się zaczynała na takim etapie poszukiwań, skąd brać materiały. Nie było internetu. Nie, to pierwsze, nie było internetu, ale nie było też wydawnic, książek. Jakieś nawet gazetki, coś. Jedynym takim na początku źródłem informacji, oczywiście pierwsze co tam wchodziło to karate, bo karate ma taką bardzo długą tradycję, była taka gazeta Żołnierz Polski. I w tym Żołnierzu Polskim na ostatniej stronie zawsze był artykuł ze zdjęciami, technikami karate. I myśmy te czasopisma kupowali, śledzili, czytali, próbowali naśladować to, co ten autor tam pisze, pokazuje. No i zazwyczaj to były treningi leśne. No i później się pokazał wejście smoka, oczywiście w Polsce z opóźnieniem, z tego co pamiętam, chyba 10-letnim. No i wtedy wszystko wybuchło, ale to w całej Polsce wybuchło. Nunchako poszło w ruch, bo ja to się fascynowałem tym, no mówię, muszę się nauczyć nunchaku. Oczywiście, te nunchaku... Jakieś samoróbki? Powiem, wyglądało to tak, kupowało się kije od szczotki, zazwyczaj jakieś tam bukowe, bo one takie były, ucinaliśmy. Kupowaliśmy wkręty z oczkiem i robiliśmy łańcuszki z podkładek sprężynowych. I to machaliśmy, a potem stwierdziliśmy, żeby to lepiej chodziło, to z tyłu nadwiercaliśmy otwór i wlewaliśmy ołów, żeby ta końcówka lepiej pracowała. No i tak, no i oczywiście to często się kończyło wypadkami. A kontuzje? Oczywiście to tak, poszło tak, stuczone żandory, wybite szyby w regałach, obite meble, ściany, podbite ale oko. Głowa, grunt, że głowa. Że nie, głowa też. Przecięty łuk bryjowy. Pamiętam, że swego czasu to próbowałem uczyć się nunchaku z kaskiem na motor mojego szwagra, żeby oszczędzić głowę. No tych prób było bardzo dużo i na różne sposoby zdobywania informacji, jakby szkolenia się. Ale wiemy, to był okres, kiedy nie istniało coś takiego jak internet, pierwszy, drugi program w telewizji, więc co młodzi mogli robić? No albo podobnie, i to się na przykład nie zmienia, od dziecka, od młodego wieku chłopaki no, przy piwie, przy alkoholu. Oczywiście każdy okres w historii ma swoje używki i takimi używkami były klej budapren. Nie było innych tych, więc lało się ten budapren w torebkę i było w ogóle. Wy żyliście, to trzeba też nadmienić, w takich czasach nieciekawych pod tym względem, bo to był szary PRL. To nie było tak jak teraz, że tak na przykład nieraz mi ojciec opowiada, że masz internet, tu napiszesz do kogoś i tak dalej. Nie. Szara rzeczywistość. Dokładnie. Nie było dostępu w zasadzie. Teraz garki chcesz lepić, włączasz YouTube, zamawiasz przez internet sprzęt i robisz wszystko. A wtedy to w nie, to też nie sprzyjało chyba. Nie, ta szara rzeczywistość PRL-u. Tak, z tym, że uczyliśmy się cierpliwości i determinacji. Bo to, co przychodzi z wysiłkiem, to człowiek się tego trzyma i docenia. Takie fundamenty. Teraz to mi się wydaje, że ludzie mają pewne rzeczy za łatwo, za szybko, bezproblemowo i tego wcale nie doceniają. Krótko się trzymają jakichś swoich tam pasji, no bo to chce ktoś, a już jest. No i też troszkę tak jest, dzisiaj zauważyłem tendencja, troszkę dla szpanu dużo rzeczy się robi, nie? Nie jest tak? Trochę jest takie, żeby komuś zaimponować, żeby kogoś się wykreować, a jednak brakuje potem tej rzetelności w czasie. Że na przykład tak jak pan jest, bo to pasja, no musi być pasja. Tak jak właśnie to się rozwinęło, bo tak, chronologicznie przejdźmy. Interesował się tym pan. Potem... Przypuśćmy, szkoła skończona. Wtedy była zasadnicza służba wojskowa, nie? Tak, co się działo z panem w wojsku? W wojsku to przede wszystkim
trafiłem na salę sportową, byłem w kompanii ochronnej w Radomiu, ale odpowiadałem za zajęcia sportowe na sali, więc tą służbę miałem łatwiejszą. Aha. No chyba, że się trafiło jakaś podpadka, bo się to... Ale się, a skill jaki już był jak w wojsku, to już trochę tam tak. Było, nie? Umiejętności no, już chyba. Właśnie dzięki tym umiejętnościom trafiłem na salę. A ojciec w ogóle mi opowiadał, że byliście też chyba na jakimś karate czy coś, ja najbardziej właśnie karate, to mówił, że po brzuchach jakieś bieganie jakieś, bo karate trochę też na tym chyba polega, nie? Że oni tam biją się po brzuchu, takie, żeby znaczy, wytrzymywać ten ból. Bądźmy szczerzy, to wszystko gdzieś tam, ta filozofia do nas przechodziła. Ona w tej chwili karate zupełnie inaczej wygląda. Prowadzenie zajęć jest całkiem inne. Dawniej była to naprawdę... Tak jakieś przekraczanie granic chodzi tak, mi o to. To bólu. Było, powiem tak, przez pierwsze, nie wiem, 4-5 miesięcy treningu, to ja nie pamiętam nic innego oprócz pompek i pasów na dupę. Dostawaliśmy, normalnie prowadzący moczył swój pas taki od kimona w wodzie i jak nie mogłeś, no to klas przez splery. I tak to wyglądało. I na okrągło były pompki, na okrągło były ćwiczenia, na okrągło były biegania. I myśmy ten reżim znosili. Dzisiaj, no to wiadomo, byłby to zaraz zaskarżony. To już chyba programie uwaga. Prokuratura to już, tak, znęcanie fizyczne. Się. Wtedy to była stricte rzecz normalna. Plus do tego sami próbowaliśmy się utwardzać na takiej zasadzie, że majówka, te stare bloki zmieniały poszycie dachowe i były sterty dachówek. Więc myśmy wieczorami podchodzili, brali te dachówki, ustawiali na cegłówkach i kto więcej złamie, tak? I tu okryliśmy rękami te dachówki, albo robiliśmy pompki na kostkach, aż się krewlała, żeby było widać, że się ćwiczy karate. I te, no jest to poździerane, jest okej. Okay. Jak ja ręce jeszcze popuchnięte od tego łamania, to było dobrze. No, a w szkole, no to kradliśmy, tak brzydko powiem, kredki czy jakieś długopisy i łamaliśmy to, tak? A uratowało nieraz w jakiejś sytuacji te umiejętności, życie? Tak. Uratowało czasem? Tak, i fizycznie, i psychicznie. Ja swoją pasję też zawdzięczam mojej mamie, bo mój tata, no powiem szczerze, był alkoholikiem. Tak? Mhm. Było nas sześcioro w domu, więc te warunki spartańskie, znoszenie pewnych rzeczy, które dla takiego małego dzieciaka jak ja, no były nieraz psychicznie nie do zniesienia. Tak, tak. Większość moich kolegów uciekała w alkohol. No, czy tam wąchanie kleju, próbowali ćpać. I że to wszystko jest za przyczyną tej psychiki. Nie? Tak, że to, tak, że to tak, każdy tak. W coś ucieka. I do tej pory ludzie uciekają. Ucieczka przed samym sobą, przed swoimi słabościami. A każdy ma historię, każdy. Ma... Tak, dokładnie. I to się powiela, ale moja mama powiedziała mi jedno. Synu, proszę cię, nie bądź taki jak ojciec. Mhm. Jak ona to powiedziała do mnie, to powiedziałem, wszystko będę robił, żeby nie być taki jak on. I już postanowiłem sobie, że ja palić nie będę, pić alkoholu nie będę. I szukałem tych różnych przy okazji fascynacji. Mhm. Kiedyś mnie zafascynowała książka, którą w kiosku ruchu kupiłem, bo wtedy były te kioski ruchu. Ona się nazywała Wszystko o jodze. Jak ją przeczytałem, że dobrze być wegetarianinem, a nie wiem, miałem może 12-13 lat, no to jadłem same tam zieleninę. Już wtedy były takie poglądy? Ja na przykład pod wpływem książki Wszystko o jodze. Pamiętam do tej pory wygląd tej książki. A do tej pory nie jesz mięsa? Nie. Wygląda to mniej więcej tak. Jestem zwolennikiem diety wegetariańskiej, ale nie unikam gdzieś tam mięsa. A nie jest tak, że to zależy od organizmu? Czy każdy może być? Bo ja bym wolał się zdetoksykować jakby od mięsa, ale zauważam, że po prostu, nie wiem, czy za krótko to trwa, ja naprawdę nie mogę. Jak jem jakieś rybki, gotowane rzeczy, anemia. I to ciekawe, czy to nie jest tak, że każdy organizm... Nie, z tobą się zgadzam, bo jedna z takich z XIX-wiecznych myślicielek zdrowotnych napisała, że to, co dotyczy się kogoś, przypuśćmy, nazwijmy go A, jeżeli chodzi o dietę, nie sprawdza się pana B. No właśnie. Bo jesteśmy każdy inny, każdy inaczej toleruje, w innych warunkach żyjemy. Ówczesny tryb życia też. Tak, nawet tak. Spawacz pójdzie tam 12 godzin porobić, tak. Czy coś. Ale to też jeszcze chodzi, że dieta wegetariańska wymaga zbilansowania. W okresie, kiedy ja byłem dzieciakiem, bądźmy szczerzy,
Jadło się, co było. Co było. A co się jadło? No, chleb ze szmalcem. Co jeszcze się jadło? Chleb polany śmietaną, posypany cukrem. Ryby, bo ryby wcześniej były trochę tańsze. No, jak ja tam próbowałem tej diety wegetariańskiej, to pamiętam do dziś, jak prezent na Mikołaja, to była cebula, marchewka, pietruszka, tak mi mama, siostra mi sprezentowała. Teraz dzieci, pomyślałem sobie, że teraz dzieci płaczą, jak Nike dostaną za 500 jakieś, że to nie takie. Dokładnie tak to wygląda. Były zupełnie inne czasy, ale tak jakby zbliżając się do pasji i do fascynacji jakby kickboxingiem, wrócę jeszcze do Bruce'a. Bruce był takim człowiekiem, który ogląda walki bokserskie, wiadomo, zaczął od kung fu, ale on nie zamykał się w żadnym stylu. Aha. I dzisiaj jak się zobaczy wejście Smoka, no to tam 73 to rok, widzimy Bruce'a, jak tam w tym Shaolinie, rękawiczki ma chwytane takie podobne jak teraz w MMA, ale no, tam myślał o MMA w tamtych czasach. Kończy w ogóle tam jakimiś walkę dźwigną, tak zwaną balachę na rękę, jak się stosuje w MMA. Więc jakby był prekursorem tego wszystkiego. I teraz czym jest kickboxing? Kickboxing powstał na bazie próby rywalizacji karate kontaktowego w Stanach. Karatecy chcieli spróbować, bo była filozofia. Większość żyła w takim, że jak ja już uderzę, no nie ma tego kontaktu. Każdy nurt zakładał, że jest najmocniejszy. Tak, dokładnie. I to jest najmocniejszy. Starcie na przykład bokser kontra Shaolinu chłop. Ale nawet pomiędzy karatekami. Oni uważali, że nie można doprowadzić do konfrontacji takiej stricte sportowej, że będziemy mogli używać pełnej siły, bo nasze uderzenia, kopnięcia są destrukcyjne. Aha. Może to doprowadzić do tragedii, zabicia, bo wierzyło się w pewną filozofię, która nigdy nie była sprawdzana. Tak ja to odczuwam. I dopiero te pierwsze turnieje karate kontaktowego okazało się, że nie jest tak łatwo kogoś znokautować. Tak. Ale ja tu teraz od razu mi się przypomina, jak teraz na przykład widzę, jak robi te wajno, karatecy dostają straszne wciry, na przykład od tych właśnie od zawodnika MMA. To strasznie dostają. Tak. Ten karateka próbuje tam coś tego, a on podchodzi, te loły takie mu wali. Jest koniec. Powiem tak, bądźmy szczerzy. Kickboxing czy MMA jest sportem. Karate, ja bym wrzucił to nie jako rywalizację sportową, tylko jaki pewien rodzaj sztuki. Kickboxer, bokser, zawodnik MMA, zapaśnik. Wszystkie te jakby to dziedziny sportu. Oni skupiają się na praktycznych rzeczach, nie robią rzeczy, które nie mają zastosowania w walce. Skuteczność. Karate, w kickboxingu mamy tam dwie pozycje. Jedną jakąś boczną, drugą frontalną, bo ta rywalizacja u nas jest na kilku płaszczyznach, bo są matowe, ringowe. I to jest wszystko. Z tego co pamiętam, jak zacząłem karate, tam było chyba 18 pozycji, z których większość nie da się zastosować nawet w samoobronie. Tak? One są jakby częścią kata, form, i one mają zastosowane. Żadne z tych bloków w taki sposób wykonywany. No chyba nie działa z tego, co taki z Muay Thai, jak podszedł tam, nie działa. Plus niektóre style karate na przykład opierają nawet swoją rywalizację, od której ja też zaczynałem, od karate Kyokushin. I kiedyś powiem, wciury po łbie dostałem od ulicznika, dlatego że zrewanżowałem mu się potem z czasem, ale to nie było łatwe. Ale to nie było na salce? Nie. Ja jak stanąłem w obronie kolegi, a ten gościu mnie od tyłu tam zaszedł jakoś? Ja szedłem przodem, od tyłu i przywali, jak już się przewaliłem, no to tam już strepował i ten. Potem się spotkaliśmy, zrewanżowałem się trochę, ale miałem uszy napuknięte, jak dziś jeszcze zapaśnicy. Dlaczego? Ale kopnięcia szły, czy co było? Szły, ale co z tego? Karate Kyokushin na przykład opiera się na tym, że ciosy są zadawane w korpus. Nie uderza się rękami w głowę, więc nie widzisz zagrożenia, które jest centralnym zagrożeniem w każdej sytuacji ulicznej. Nikt nie skupia się, żeby cię zaatakować brzuch, tylko każdy chuligan, każdy będzie atakował głowę. A kiedy ty ćwiczysz i skupiasz się na tułowiu, nie widzisz zagrożenia, które idzie w głowę. No i to też mi gdzieś otworzyło oczy, że po co ja robię coś, co nawet w sytuacji zagrożenia mojego życia nie sprawdza, nie? Nie sprawdza się po prostu. Daje mi złudną nadzieję,
i pewność tego, że ja czuję się bezpiecznie. Ile osób jest w stanie kopnąć kogoś na głowę w zimę w sytuacji zagrożenia? No nie, no bo ślizgamy się, przewracamy się, nie mamy równowagi. Muay Thai, kickboxing, MMA, oni ćwiczą rzeczy praktyczne. To, co wchodzi i to, co działa. Więc mnie ten kickboxing zafascynował, bo był pozbawiony całej tej filozofii wschodniej. Czuję się człowiekiem tu i teraz w Polsce. Co mnie interesuje, kultura japońska. Mhm. Ich styl bycia, ukłonów. Ta cała otoczka. Samą otoczkę. Ona osobiście mnie nie... Są ludzie, którzy się do tej pory tym fascynują i to jest ich jakaś droga. Obierają taką drogę. Traktujemy to jako sztukę, jaki rodzaj, jest okej. Ale ja podchodzę jakby z dystansem skuteczności tego w sytuacji, kiedy moje życie jest zagrożone, plus wychodzi to w rywalizacji sportowej. Czy mamy jakichś karateków w MMA, którzy sprawdzili się? Nie. No nie. Nie ma. Czy mamy karateków, którzy się sprawdzili w rywalizacji bokserskiej? Nie ma. Tutaj i tak zawsze będą wiodły prym te azjatyckie nacje, narody chyba. Nie? Ale nie. Niekoniecznie. Nie. Najlepszymi zawodnikami MMA jest Brazylia i Amerykanie. Aha. Rosjanie. A w ogóle o MMA właśnie od razu zahaczę tutaj, bo ja mam strasznie ambiwalentny stosunek do MMA i wiesz dlaczego? Ja sobie sam fantazjowałem, nawet jakby mnie wzięli to tylko K1 albo coś. Dlaczego? Nie mogę w stanie pojąć tego, nie jestem, że dwóch facetów, ja wiem, że to są różne techniki, duszenia i tak dalej, że przez 3 minuty leżą na sobie i po prostu jeden drugiemu wącha pewne okolice ciała i stara wykręcić się najmniejszy palec. Takie mało widowiskowe dla mnie. To jest taka niby, ja wiem, szanuję to, że to jest walka, że to są specjalistyczne techniki, ale sorry, kurde, widowiskowo dla mnie średnio. Nie, ja powiem tak. I ciekawy jestem zdania twojego. Jeżeli chodzi o stronę widowiskową, faktycznie. Mhm. I dlatego teraz, jeżeli patrzymy na te duże organizacje, taką jak UFC... No i teraz wszędzie MMA. Każde MMA. A MMA stało się według mnie wymówką dla ludzi, którzy nie potrafią w stójce nic i w ogóle nic, obali jeden drugiego i oni się podniecają tym trochę, to tak ja mam. Znaczy, powiem szczerze tak. MMA jako sport... I leżą na sobie. Ja powiem tak, praktycznie, jeżeli miałbym wybrać coś, jakiś styl, który by mi pomógł się czuć pewniej na ulicy, to bym wybrał MMA. Dlaczego? Bo oni mają tak stójkę, którą biorą boks od bokserów, nogi to głównie tam takie twarde, Muay Thai, więc wszystko co jest skuteczne i dobre, mają zapasy. I to, co się dzieje w parterze, to jest brazylijskie jiu-jitsu. I to dla wielu jest niewidowiskowe, ale jest skuteczne. Bo w sytuacji zagrożenia walka zaczyna się często stojąc, a kończy się, kiedy leżymy. Dobra, zawodnik MMA wywali kickboksera? Łatwo? Ciekawy jestem. Tak. Tak? Tak, tak. Dlatego, że sprowadzi tą rywalizację do parteru. Pierwsze turnieje... A jakimś frontem się bronić? Ale oni też to potrafią. Tak? O to chodzi, że oni też to potrafią. Jest taka prawda, że wielu zawodników kickboxingu przeszło na MMA i oni mają dobrą płaszczyznę stójkową i dobrą płaszczyznę parterową. Nie jestem jakby zwolennikiem uprawiania MMA pod względem rywalizacji sportowej, tak? Nie podoba mi się wiele rzeczy. Uważam, że są niebezpieczne. No i niesmacznie raz wyglądają, tak? Nawet to dobijanie już na tym, nie? Tak, to jest takie trochę mało jak dla mnie sportowe, tak? Ale mamy u siebie MMA pod tym względem rekreacyjnym, żeby podnieść jakby sprawność młodzieży i osób, które trenują, trochę wyżej. Dlaczego? Bo okazuje się, że to, co dla nas, nie wiem, 30 lat temu czy 40 było rzeczą normalną, że na WF-ie robiło się przewroty w przód, w tył, skoki przez skrzynię, podstawy gimnastyki, tego nie ma. Te dzieciaki, ruchliwości u nie ma ruchliwości, nie ma motoryki. Te dzieciaki nie potrafią zrobić przewrotu w przód, nie potrafią zrobić przewrotu w tył. Są powykrzywiane, pościągane, więc
MMA, jeżeli ma tą część taką zapaśniczą, wie, czyli robienie tych mostków, wyginanie się, aha, jest to bardzo fajna taka forma ruchowa. Powiem, że kiedyś przed laty zaprosiłem, robiłem seminarię z Tomaszem Drwalem. Był to pierwszy Polak, który walczył w UFC. Tak, tak, tak. I on mówił, że nie pamiętam w jakim on tam, co to za miasto, w którym tam trenował. Był to duży ośrodek, ale mówił, że w tym ośrodku to głównie była rekreacja. A ta część zawodnicza to była taka mały procent. Aha. Ludzie uprawiają sobie MMA. Dlaczego? Bo to jest, jakbyś wszedł w te formuły tam brazylijskiego jiu-jitsu, zapasu, jest to fajne. Nie wygląda to w czasie walki ładnie, często. Wygląda to brutalnie, wygląda to kontuzyjnie, bo takie jest. Bo takie jest. Ja jestem zwolennikiem jakby uprawiania MMA, tych elementów, czyli brazylijskiego jiu-jitsu, elementów zapasu, boksu, w ramach rekreacji. Aha. Rywalizację, jaką ja lubię, to jest typowa rywalizacja stójkowa i jest to tylko kickboxing. Dlatego, że kickboxing dla mnie jest formułą, tak jak boks, przejrzystą. Dawniej boks oglądaliśmy całymi rodzinami. Siadał tata, mama, dziadek, Andrzej ktoś Gołota. Tam. Ale to jeszcze nawet przed Gołotą. Były turnieje Feliksa Sztama i one były transmitowane od deski na żywo. I wtedy całymi rodzinami się to oglądało, tak jak piłkę nożną, ale to wiadomo, jak ktoś więcej trafia, to jest lepszy, jest to czytelne. I tak samo kickboxing jest taką formą rywalizacji czytelną, że jeżeli wejdzie ktoś z zewnątrz, i będzie mówił, ten więcej uderza, ten więcej bije, no to jest lepszy. I to wiadomo, się widzi, tak? Wiadomo. Ale jeżeli mamy MMA i mamy tą część parterową, to dla laika, no to są takie... To szukanie, dla mnie to tak, szukanie w tym parterze. Często to wygląda, powiem tak jakby taka... Jak pod sklepem dwóch już, albo wujek na weselu o trzeciej nad ranem. Tak, to są te takie... Nie tworzy to widowiska, trzeba być koneserem. Dlaczego jest popularne? Dlatego, że idą za tym pieniądze. Dzisiejszy sport jakby wychodzi poza te ramy takiej rywalizacji, jak była kiedyś. Kiedyś idolem był sportowiec. Jak kickboxing wchodził w Polskę, mieliśmy Marka Piotrowskiego. Marek Piotrowski. Dokładnie. On dwa razy w plebiscycie najlepszego sportowca roku był na drugim miejscu. To był coś niewiarygodnego. Mało tego, kickboxing, Mistrzostwa Polski w full kontakcie były retransmitowane w Polsacie. Polsat non-stop puszczał ten kickboxing. Bo to było kickboxing jest dyscypliną olimpijską? Jesteśmy w gronie tych, którzy starają się na olimpiadę. Zostaliśmy przyjęci w grono starających się i to był długi proces, ale już jesteśmy. To jest teraz kwestia czasu, tak? Dzięki temu, że jesteśmy przyjęci w te grono, mamy ciągle statut w Polsce Polskiego Związku. Bo jest tak jakieś tam rozporządzenie, że te, które nie mają jakby przynależności, czy tak jakby akceptacji AMKOL-u, nie są traktowane na równi z innymi dyscyplinami. My jesteśmy w tym gronie uprzywilejowanych, bo idziemy w dobrym kierunku. I ten kickboxing fajnie się rozrasta. Tych klubów jest coraz więcej, startujących zawodników jest coraz więcej. Ta rywalizacja jest coraz fajniejsza i to mnie bardzo cieszy, tak? A właśnie nawiązując do tego, że kiedyś sportowiec był sportowcem, to teraz zahaczymy o temat tych freak fightów i jeszcze właśnie tego MMA. Ja uważam, że MMA też przeżywa swój rozkwit, wiesz dlaczego? Bo ci freak fighterzy, ci youtuberzy, ci celebryci i tak dalej, oni idą na te gale, fame MMA tak zwane, no i co? Przecież jeżeli jest formuła typowo boks, drewno, widać to od razu. Tak. Dasz mu K1, widać to od razu. Tak. MMA go ratuje, bo w MMA to on tam tego obali i tam się będzie mościł, cudował. Tak. No. A tu się zweryfikuje. Znaczy powiem ci tak, ale dlatego, który ma trochę pojęcie na temat brazylijskiego jiu-jitsu zapasu, to też tam widzi, bo wiesz, dla laika te przewracanie to jedno i drugie jest podobne, bo nie rozpoznajemy tego. Ale widziałeś te walki nieraz, jak nie, oni zaczęli w stójce, jak oni zaczęli w stójce albo co? To jest tragedia. Nie, to jest tragedia i w ogóle te walki są tragiczne. Ja
Bo to było fajne jeszcze przez jakiś czas, bo oni tam bazują właśnie na tych dymach, na tych konferencjach i okej, to może bawiło, że a, ciekawe jak się zmierzy, przykładowo, jak Marek Mostowiak z kimś tam, ciekawe, ale potem to już się stało takie, no ty, wychodził ci facet i po 30 sekundach robił jakąś i kontuzja i ten, no, koniec. Chodzi o pieniądze, bądźmy szczerzy, nic innego. Ja dziwię się, że ludzi to jeszcze bawi, szczerze mówiąc, bo... Ale nie wiem, czy zauważyłeś, że ludzie potrzebują coraz... To, tak jak dawniej nie potrzebowaliśmy mega jakichś wrażeń, a teraz jakby te bariery są przekraczane. Tak. Kiedyś wchodziło MMA, to już, ale takie mówimy sportowe. No ale to ludzie było... idą oglądać walkę, tak. A tam walki nie ma. Nie ma, ale jest kto jest idol, którego znam z internetu. No ale to takie trochę się sami zapędzili w kozi róg trochę. Tak. Bo niby tego i nagle, o Boże, na co ja przyszedłem, bym sobie zadał pytanie w końcu. No, bo ale wiem. Przychodzą... Płacą, wykupują. Mi się wydaje, że to jest jakiś taki psychoza, jakiś taki chyba... Myślę, że jest. Często to jest, idzie za taką tak zwaną modą. Jak ktoś mówi, że to jest fajne, to nie wypada powiedzieć, że to jest niefajne. Tak. Jak ale ktoś ludzie to ogląda, no to drugi powie, no ja też to oglądam. Ale ludzie zatęsknią za tym, wiesz za czym? Nie da się kupić innej rzeczy, a oni tracą już dożywotnio według mnie szacunek taki, bo zobacz na przykład tak jak Najman. I nie jeden, każdy by zatęskni za tym, żeby go uznali za sportowca. Już tego nie będzie miał. I to mi się wydaje, że ja na przykład tak jak teraz Adamek będzie z Mamedem, nie? No. Trochę. I ja uważam, że tutaj to już trochę szczerze, czy któryś z nich się tym przejmuje? Dawniej to każdy dbał o swoją reputację. Mają pieniądze już, Co im jedyne zostało do obrony? Swoje pamięć o tym, jakie świetne walki toczyłem. No, ale, po co? Wiesz, pokąd pieniądze była i będzie... Mi się wydaje, że Adamek to tęskni za... Bo sportowcy też cierpią na to, że cierpią za tym przygotowaniami, tęsknią za tym wszystkim. I to też może wrócił do tego. Tak, ale mówię, dla większości to też jest kwestia pieniędzy. Bo sportowiec zarabia wtedy, kiedy walczy. Kiedy nie walczy, już nie zarabia. No nie zarabia. To nie jest coś takiego, że... No, jestem sportowcem, to doczekałem się emerytury. Nie. Za czasów komuny... Jezu, jakie tam tragiczne te pensje były, jak ja słuchałem, Boże. Ale wiesz, nie chodzi o pensje, ale było coś takiego, że na przykład jak nasze FSC zatrudniało trenerów i zawodników. Aha, aha. Oni trenując zdobywali staż pracy, który im leciał. I mieli, a trenerzy mieli też staży pracy. Czyli organizacyjnie, że I oni już byli zabezpieczani. Full trenerów z czasów właśnie komuny pracowało na przykład w klubach bokserskich, tych policyjnych albo wojskowych. I oni potem przeszli na emeryturki. Policjant, który nigdy munduru, właśnie milicjant, a potem policjant. Emeryturę mają policyjną. A nigdy tego munduru nie wkładali. Widział. Dostawali, było ciężko o mieszkania, a dobry sportowiec za komuny mógł z wielkiej płyty mieszkanko. Tak, a potem po okresie tych startów miał wypracowane prace, mógł liczyć na emeryturę czy cokolwiek. Dzisiejszy sportowiec musi sobie wyrobić na dzisiaj i na jutro. Bo nikt mu nie da, no po prostu mu nikt nie da. Więc jest taka pogoń. Plus do tego, zauważyłeś to, czym człowiek jest durniejszy i bardziej się głupio zachowuje, tym bardziej patrzą na niego, oglądają i wzbudza zainteresowanie. Ale to wiesz, z czego to wynika trochę? Ludzie lubią oglądać większych cudaków od siebie, wiesz? To tak jest. Albo zauważ, że komuś gozi, albo siedem i zobacz, jaki idei, zobacz. Dowartościowują się ludzie trochę. Tak, tak. Ale to prowadzi do tego, że mamy wybaczone ideały, tak? Dla mnie był ideałem Bruce Lee, który ćwiczył, trenował, jego filozofia, sposób mówienia, podejścia. A teraz są ludzie, którzy nie wnoszą wartości, ani sportowych, ani takich moralnych. Ale to się weryfikuje szybko, nie wiem, czy zauważyłeś. Wiem. Rok, dwa już te fundamenty liche. No są liche. Ale mnie to boli, na przykład mnie to boli, bo ja kocham sport. Zobacz, jaką ty drogę przeszedłeś nawet i czego ty się trzymasz. I właśnie zaraz też przyjdziemy do funkcjonowania klubu Dragon, Starachowice. I no to weź porównaj. No weź porównaj, jak jest ukształtowany twój charakter nawet, bo charakter to jest też to, ludzie zapominają. Czas, ciągłość, że ty coś robisz i to nie jest rok.
pół, a potem już gadasz co innego. Nie, to sala jest... i robisz cały czas, tak, nie? No tak, właśnie. To, to jest taka droga jakby wojownika. Idziemy cały czas jakby krok do przodu. No właśnie. Mamy ścieżkę, mamy wizję, mamy swój cel i swoje dążenia, tak? Każdy wybiera sobie... Znaczy powiem ci tak, co mnie jeszcze w tym wszystkim tak jakby ugruntowało, że nadal robię to, co robiłem 30 lat temu, nawet już 40. A ile Dragon już funkcjonuje? Tak z ciekawości zadam. Wiesz co, już ponad 20 lat jako Dragon, tak? Ale w ogóle, w pewnym momencie, naprawdę Dragon w Starachowicach jest powodem bardzo do dumy, jeżeli chodzi o sport. Ile osiągnięć tam? No tak, bo jesteś tak, w stanie nawet trochę wymienić, bo przecież to bardzo dużo wiesz było. Co, kiedyś tak na arenie międzynarodowej liczyć sobie do 100 medali tam Europa, z mistrzostw Polski, a potem już przestałem to liczyć. Ja przestałem, znaczy tak powiem, z czasem, jak bo myślę, że ciągle dojrzewam i tak, wyciągam jakieś wnioski. Kiedyś dla mnie fascynacją to były przede wszystkim, znaczy może nie przede wszystkim, ale duże znaczenie miało te wyniki. Kolejne medale, kolejne starty, kolejne medale. Ale potem się zastanowiłem, co dla mnie jest najważniejsze? Co ja będę w stanie zostawić, jak już mi nie będzie, tak? I zastanowiłem się tak, pomniku nie postawię, czegoś tam i sobie pomyślałem, że przecież ważniejsze, jeżeli ja swoją pracą, swoim wkładem wpłynę na jakieś życie jednostki, że... jednej, drugiej, piątej, dziesiątej, że ona swojej drodze nie wybierze drogi poprzez alkohol, narkotyki, nie wiem, tylko będzie miała te zasady sportowe, moralne i będzie kroczyła drogą, że będzie kimś, który ma mocny taki kręgosłup sportowo-moralny, zasadami. W ogóle jak to życiowo może go uratować w ogóle. Tak, patrz, że nie tylko sport, ale zobacz, że to, co wyćwiczy na sali, może przełożyć na funkcjonowanie w rodzinie, na traktowanie partnerki, na wszystko nawet można. Psychikę, żeby w pracy wytrzymać, nie? Tak. To, co kształtujesz na tej sali, tak, możesz wykorzystać na innych polach. I powiem, to jest takie jakby coś, co jest najcenniejsze. Czyli jeżeli mamy wpływ na zmianę u kogoś, a ta zmiana jest pozytywna i powoduje, że dana osoba, patrzysz z perspektywy czasu, ona tam zakłada rodzinę, ma dzieci, oni są szczęśliwi, oni gdzieś tam kroczą. To jest ta satysfakcja. Ja straciłem w pewnym momencie jakby ilość tych medali, bo kiedyś to mówię, zliczałem, a tych, z tych przywieźliśmy 5, z tamtych 10. No też bym tak miał chyba, bo... Ale tuż mi przeszło. Za rok złoto. Daje mi to satysfakcję. Ale jak widzę rozwój tych, którzy trenują i powiem, w dobie dzisiejszej sporty, walki są niesamowitym wyzwaniem. Młodzież nie ma wytrwałości. Oni zaczynają, dzisiaj zaczynają przypuśćmy od kickboxingu, za 2 miesiące stwierdzają, że pójdą, będą pływać, potem po pływaniu zagrają w kosza, potem coś i w końcu nic nie robią. Może szukają, nie? To jest takie, widzisz, szukanie wymaga wytrwałości i poświęcenia. Nawet jak im się coś podoba, ale widzą, że żeby iść dalej, no, to ale trzeba dać, włożyć w siebie więcej. I też szansę dać temu, nie? No, nie tak, że od razu to tak, będzie. Tak, i plus do tego, że boją się jakby podnieść tą poprzeczkę wyżej. Dochodzę do pewnego rozwoju i wiem, żeby iść teraz dalej, to ja muszę więcej pracy jeszcze włożyć. A im się już często nie chce więcej wkładać tej energii, no po co? No to szukają czegoś innego. I znów do pewnego etapu i znów gdzieś. I uczy ich to braku wytrwałości w życiu. A życie, żebyśmy myśli, to jest tak, idę do przodu, przewracam się, no ale wypada się podnieść. Trochę się czołgam, ale znów staję na nogi i znów próbuję iść. Tak? Jak to się mówi, że... A nie uciekam na bok, gdzieś tam, bo te ucieczki to potem w życiu wyglądają. Uciekają w alkoholizm, w rozboje, w różne dziwne rzeczy, robienie z siebie kretyna nawet w internecie. Czy ale najlepsze to jest to, że wtedy ludzie uważają, właśnie to jest według mnie największa pomyłka, że jestem mocny, bo właśnie a to właśnie jest odwrotnie, bo jesteś słaby. Ten, który najwięcej tu na osiedlu zaczepia i w ogóle jest słaby, nie radzi sobie z wieloma rzeczami. Dokładnie. Tą strefę komfortu i to jest takie, jak są takie zwierzęta niektóre, że jak są już bardzo zagrożone, to atakują. I to tak troszkę działa, nie? Tak, i bądźmy szczerzy, ci agresorzy
zazwyczaj nie robią to, jak są trzeźwi. No mówią, to najgorzej. Bądźmy szczerzy. Oni potrzebują stymulatora, który będzie w postaci jakiejś używki, jakiegoś narkotyku, tak, jakiegoś tak. dopalacza, alkoholu. No to wtedy spotkasz go trzeźwego i on wzrok spuści i minie. Ale nie oszukujmy się, jaką kondycję ma taki chłop. Ja nawet nieraz tak patrzę. Piwo z rana, następnego dnia piwo z rana, niedojedzone, niedospane, w ogóle nie ćwiczy, nie tego. Może jest wariat, może za mało lata miał koordynację, ale nie oszukujmy się. Tak, nie oszukujmy się. Ale ty masz zasadę, on zasad nie ma. On cię uderzy butelką, on cię uderzy kamieniem, on cię uderzy z tyłu. Znaczy najgorzej to jeszcze jak ty go, najgorzej to nie darowo jak go trafisz i ty jeszcze byś miał, wiesz, konsekwencje. Tak, a tak bo, będzie. No dokładnie, bo... Nikt potem nie będzie pytał, że to on zaczął. Nie, nie, bo wiemy jakie mamy prawo, wiemy, jakie prawo mamy w Stanach. Tam ktoś, kto wchodzi na posesję, to ja mogę bronić swojego domu, mogę bronić mojego terenu. Jeszcze medal ci mogę wyjąć broń, strzelić ostrzegawczo. Mogę postrzelić nawet tego, który wchodzi tam gdzieś do mnie. U nas, jeżeli będziesz się bronił, a ktoś powie, no sprawdzi, on trenował. A nie mógł go na przykład lżej. A weź lżej, kiedy twoje są emocje, jest zagrożenie. A właśnie, ale nie to reagujesz słuchaj. Adekwatnie do zagrożenia, chcesz go neutralizować. To ja ci powiem teraz, sposobami. Jeżeli to nie jest czasem tak, że właśnie prosportowiec, na przykład ty, jak możesz powiedzieć, wy nie macie trochę tak, że wy psychicznie właśnie wytrzymujecie to, że u was się emocje nie udzielają na ulicy? Dokładnie tak nie jest, tak? Bo mi się wydaje, że po tym można poznać pro zawodnika, że wiesz, ja na przykład to bym się spalił, pewnie zaraz emocje, jakieś cepy, coś. A za taki zawodowy, to wiesz, jednak Powiem ci, prosty, lewy, kuje i tyle. Też jakby takim idolem fizycznym był już nieżyjący dla mnie Tomasz Łabęcki. Aha. On też mnie tam wkręcał, razem ćwiczyliśmy, on mnie inspirował, ale powiem ci jego historię. Szedł ulicą, aha, on długie włosy, lekko się bujał na boki, taki wyluzowany, niewysoki chłopak. No i zaczepił go dwóch pijanek i tam do niego tego, a Tomek patrzy na nich, mówi, panowie, ja się mogę bić z wami, nie ma problemu, tylko powiedzcie, jak mam to zrobić, bo się nigdy w życiu nie biłem, nie? Oni tak patrzą na niego, mówi, weź, idź ty z tym. Wariat, nie wariat? On poszedł i się śmiał. To, że czuł swoje, że potrafił by się obronić, dało mu ten luz psychiczny, ten luz, żeby podejść z innej strony, no żeby właśnie. Się nie szarpać, no właśnie. Spróbować od tego. No i rozładowało to. I to działa, że, i myślę, że w większości 90 przypadkach, jeżeli byśmy się tak zachowali, to ktoś by powiedział, dobra, odejść. No. To widać też właśnie na tych Freak Fighter. No zobacz, jak są na przykład, po czym ich poznać. Oni się spalają tam, ale dlaczego? No. Jest show, ale oni nie wytrzymują psychicznie tego. Na tych konferencjach, przed walką i tak dalej. I to oni nie wytrzymują, że drugi facet chce ci urwać głowę. I ja na przykład też pewnie, a mi się wydaje, że chyba na sali się ćwiczy chyba to też, nie? To trochę, to wytrzymywanie tej presji, nie? Chociaż też chyba nie, no nie wiem. Ale to zobaczmy, że każdy człowiek zależy właśnie ma chyba jakąś granicę wytrzymywania pewnych i to będzie miał tak samo sportowiec, tak? Wytrzymujemy do pewnego etapu, jesteśmy w stanie jakby opanować naszą reakcję, ale też jest ta granica. Mhm, jeżeli ta granica, to też ją przekraczamy, nie? Jakby wyzwalamy trochę, może powiem tak, zwierzęcia z siebie, czyli już nie reagujemy pokojowo, stajemy się tym, który jest łowcą, no, a nie w walce zwierzyną. Już tak, nie? Ale tak, przed. No. Przed walką staramy zachować. Wiesz, jaką robotę masz zrobić? Jesteś świadomy swoich umiejętności? Mi się wydaje, że to jest kwestia oceny sytuacji. Jeżeli ty racjonalnie wiesz, na przykład tak jak nie, oni to się porywają z motyką na słońce, ale jeżeli ty wiesz, to mi się wydaje, że to też daje ci taki spokój trochę. Daje. Przede wszystkim, wiesz, no... Jeżeli jesteś gdzieś w tym świecie sportu walki, to nie szukasz niczego na zewnątrz, czyli wyładowania swoich. No tak, bo to już... A jeżeli jest sytuacja zagrożenia, to oceniasz ją na chłodno, co w danej sytuacji. Oczywiście to jest na zasadzie reakcji wręcz podświadomej, bo... Ja sam byłem świadkiem, jeszcze to stare bardzo czasy, jak jeden z dobrych polskich, sporskich, starchowickich bokserów zareagował na agresję uderzenia siekierą. On
któryś tam, była jakaś zaczepka, to było na dyskotece, tym obuchem chciał uderzyć go, on zrobił unik rotacyjny, bo miał wyćwiczoną pewną reakcję podświadomą, uniknięcia zagrożenia. I tak to u niego zadziałało. I tak samo każdy sportowiec ma tą granicę. Ale patrz, kto pierwszy leży na ulicy? Chyba ten, kto jest wolniejszy, nie jest tak? Kto pierwszy wyłapuje strzała? No chyba, tak, nie? Tak. Też chyba. Powiem ci, ale też jest ten, że to, co często sportowca czy zawodnika gubi, to, że my podchodzimy do walki na zasadzie fair play. Aha. Ulicznik nie stosuje gryzie tej metody. Mój znajomy, który i pracował jako ochroniarz w Warszawie, no, wylądował w szpitalu, bo nie chciał się poddać agresji. Zlewał jakby tego agresora, ten agresor w pewnym momencie poczuł i z całej siły z bani mu w głowę strzelił. Tak? O matko. No tamten jakby się przewrócił, to go strepował, tak? Czyli nie wyczuł do końca, bo to jest ciężko. Tamten, przypuśćmy, z powiem alkoholu, narkotyków czy innych, on nie ma zahamowań. Mhm. On nie szuka rywalizacji, nie traktuje tylko rywalizacji. Tak. On traktuje to na zasadzie, jest, trzeba zniszczyć tego. Czyli nieszablonowe style walki trochę się sprawdzają na ulicy. Więc gdyby ten mój kolega miał podobne myślenie, to by był na to gotowy. A niektórzy to wykorzystują, więc tu się można pogubić. Bądźmy szczerzy, w dobie dzisiejszej gaz pieprzowy każdy może kupić. I taki agresor, zanim cię zaatakuje, używają gazu, spsika ci oczy. I tak to w tej chwili wygląda. Plus do tego wszelkiego rodzaju dostęp do pałek teleskopowych. Co chcesz, kupisz. Ale nie zauważyłeś czegoś takiego, bo ja tak jak funkcjonuję w tym internecie, bardzo narastającej agresji wśród ludzi ogólnie. Są ja bardzo to ale wiesz dlaczego? Zauważyłeś, że są bardzo sfrustrowani. Tak. Ja to zauważyłem i dlatego stąd teraz. A ile się słyszy teraz, że ktoś kogoś pobił, albo wśród dzieci? Ty, no chłopak 14 lat i dźgnął nożem, albo pobili, albo te grupki, które. To jest plaga. No jest, to jest, naprawdę. Jest, dlatego mówię, na tą plagę dobre rozwiązanie jest uprawiać sporty walki, bo to jest jedna z dyscyplin, która rozładowuje napięcia. Mhm. Nie musisz być zawodnikiem, nie musisz nawet sparować, ale przyjść, wyżyć się na worek, rozładować to, co jest w tobie. Dlatego narodziło mi się ostatnia taka wizja, bo ona to nie jest jakaś zupełnie nowa, ale już działająca w naszym związku. Mhm. Kickboxing skierowany stricte dla kobiet. Aha. Żeby stworzyć grupę, żeby kobiety. Ale macie w Dragonie i tak mówimy. Mamy dziewczyny, nie? Mamy dziewczyny, one startują. Ale mają treningi razem z chłopakami? Z nami, tak, oni trenują, sparują. To mają wyzwanie przynajmniej, nie? Takie. Ale bo kobiety mają trochę, czują się, że one jakby są słabsze i też muszą udowodnić, nie? I one chyba ciężej pracują może czasem nawet. Tak, te co trenują, to naprawdę. Zrobię brzuch tak, że to będzie. Nie, ale one są mentalnie wojownikami. Ale ciągle to jest takie grono nieduże, bo część dziewczyn, kobiet boi się treningu, sportu walki i w gronie takim mieszanym. W gronie facetów. Aha. Więc chcę spróbować, bo uważam w dobie dzisiejszej i sytuacji jaka jest, wojna na Ukrainie, zwiększona agresja. Nie nauczymy się samoobrony z internetu. Nie, to odpada. Nie, to, jak ty jesteś trenerem, to nie, bo ja też tam to nie. Nie da się. Potrzebny jest kontakt. W pewne rzeczy nie widzi się na filmie, a które są takimi drobnymi niuansikami, które wpływają na skuteczność pewnych zachowań, pewnych akcji. No i samo przećwiczenie też, bo w domu masz wszystko, ale nie oszukujmy się, jak nie zrobisz sparingu, nawet lekkiego, to nie jest to samo. Nie ma przełożenia. Nawet to uczenie się, wiesz, że ktoś idzie na ciebie i te ciosy zadaje. Tak, ale ja powiem ci i doświadczam, bo nawet mam teraz chłopaka, który dość długo trenował boks, ale tam gdzie chodził, nie ma tego elementu sparingowego. I on nie mógł się odnaleźć, no bo bądźmy szczerzy, większość boksu, nawet tego staroskiego, to jest taki bardziej komercyjny. Czyli może kogoś obrażę, ale uważam, że to są grupy wzajemnej adoracji. Czyli przychodzą ludzie,
robią tarcze, biją na worki, robią jakąś technikę, ale nigdy nie przełożyli to na próbę zrywalizowania, jak to działa. I wiesz, kiedy możesz być mistrzem worka, tarczy, ale tak w ogóle... pięknie może to wyglądać, ale wychodzisz do przeciwnika, który każdy jest inny, każdy inaczej zadaje ciosy, inaczej się porusza i nagle to, co wyćwiczyłeś tylko na sucho, bez tego właśnie tej walki zadaniowej, zanim się to... To znaczy, to jest taki końcowy element w zasadzie. No. Ja powiem tak, ja mam swoją filozofię. Niektórych tam dzieciaków to zniechęca, ale uważam, że element sparingu jest takim samym elementem, jak nauka techniki, praca na worku. Oni muszą nie po roku czy po dwóch spróbować, kiedy ta presja psychiczna jest już duża, bo robię coś i nie wiem, czy to działa. Dla mnie sprawdzenie, czy u danej osoby coś działa, to jest włożenie mu kasków, no właśnie, włożenie rękawic, włożenie ochraniaczy i dać im szansę, żeby spróbowali. No sparingi też wiadomo, że to jest nie na full. No. Dokładnie, ale jest to jakby część, która musi być. Ale nie oszukujmy się, no jak ty nie dostać w głowę chociaż raz? No to jest tak, jakbyś, nie wiem. Ale wiesz, jak teraz... Jeździł na łyżwach bez łyżew. Tak, wiem, ale teraz młodzież jest taka, że tam lekko dostanie i oni stwierdzają, że nie. Ale ja raz dostałem na czoło w rękawicy, to dochodziłem do siebie chyba gdzieś, oj, strasznie, ja był koniec. Wydawało mi się, że umiem się bić i szybko zmieniłem zdanie. Ale to wiesz, bo powiedzisz, tak jak teraz sam zaznaczyłeś to, ludzie są gdzieś tam pogubieni, są agresywni, oni nie radzą sobie ze swoimi emocjami. A właśnie, a miałeś tak, że ktoś tam na sparingu nie wytrzymał i wiesz, i ruszył? To jest częste właśnie, bo zobacz, jak ktoś jest amatorem, rozróżnić to, że to jest sparing, jest ciężko. Wyłapałeś jeden, drugi, zaczyna cię goś drażnić, zaczynasz go nienawidzić. Widzisz... Nie ma tego nienawiści. Nie? Nie. Bo to ciężko potem wyważyć, że... Wiesz, co się może załączyć? Jak on mógł mnie tak mocno uderzyć? Jest próba odgryzienia się mocniej niż dostałem. Ale to jest ta próba, ale to... To trochę też fajne, taki smaczek sparingu. Ale często... Żeby nie cały czas, ale... Ale wiesz, często tacy ludzie szybko schodzą na ziemię, bo jest taka prawda, że żeby przewalczyć 3 rundy, trzeba mieć dobrą wytrzymałość. A teraz są dobre rękawiczki, dobre ochraniacze. I taki agresor ma energii... Tlenu zabraknie. Na 15 sekund. Dobra, na pół minuty. I to nawet wczoraj tak na sparingach. Różnica pomiędzy jednym a drugim była 20 parę kilogramów. Aha. Albo więcej. No i ten większy, no bardzo sympatyczny chłopak, tylko nie potrafi jakby... dozować tej energii. Siły. Próbuje być od razu na full. I pierwsza runda... Przytrzymał go ten chudszy? No tak, obił go tam ze 3 razy, go posadził. Także tak to wygląda, bo... Czyli masa nie zawsze znaczy nie. Odporność na cios? Słuchaj, decyduje często na ulicy, będzie decydowała szybka reakcja. Szybka reakcja, silna reakcja, tak? A podobno dobry, lewy, prosty to też działa dobrze. Oczywiście, ale o to chodzi, że nie zawsze da się kogoś tak szybko powalić. Pójnąć, nie? I potem się okazuje, że będzie czynnik czasu i wytrzymałości. Aha, który, no właśnie. Który jest ale to też jest istotny. Panika, to też jest panika, wiesz. Tak, panikujesz, machasz. Tak. Dlatego czynnik taki wytrenowania zawodnika to jest też ta wytrzymałość. Jeżeli zawodnik ma wytrzymałość wyrobioną, on potrafi przetrwać kryzys pierwszej rundy, gdzie jest bity, więcej przyjmuje. No, oczywiście on to potrafi przyjąć, amortyzować i wypalić tą swoją wytrzymałością i zajeżdżać swoją wytrzymałością tego nawet silniejszego fizycznie. Dlatego też to jest fajne, że na przykład w rywalizacji w kickboxingu mamy 3 rundy, a w karate na przykład mają jedną rundę, po 1,5 minuty walczą. I teraz niech mi ktoś powie, jak ocenić, czy faktycznie ten ktoś jest dobrze wytrenowany, jak decyduje 1,5 minuty,
czyli komu wszystko, rzucać, co masz. I dlatego jest to rzucanie się jeden na drugiego. No nie ma już czasu na trenowanie taktyki, bo trzeba wejść, zrobić robotę, przepchać i często może wygrywać ten, który nie ma wytrzymałości. Taki większy czynnik losowy trochę. Losowy, nie? Tak. Dlatego ja podziwiam, nie? Jak ci sędziowie oceniają, no mają te swoje punkt za to, punkt za tamto, ale to nie jest przygotowanie całopłaszczyznowe zawodnika. Bo zawodnik musi przejść te wszystkie etapy i potrafić walczyć na turnieju. I na przykład u nich zawody potrafią być w jeden dzień, u nas muszą być trzy, a u nas jest o połowę mniej zawodników, ale zawodnicy walczą po trzy rundy. Mają walk cztery, nieraz pięć rozłożone w czasie. Więc te przygotowanie fizyczne, psychiczne i taktyczne musi być zrobione perfekcyjne. I u nas na przykład to, co jest istotne w szkoleniu, to jest to, że są mistrzostwa Polski. Mistrzostw Polski, pierwsza i druga osoba z kategorii wagowej idzie do kadry Polski. Aha. A selekcją kolejną dokonuje się na tej kadrze. Aha, w tak praca, praca no z trenerami kadrowymi. A nie żal ci trochę, przepraszam, że przerwę takiego, że to ja wytrenowałem i idzie dalej w świat. I nie masz takiego czegoś, tak mi przyszło do głowy, że, no, na, że tak w przypadku stary. Dawida czy coś. Że to... Wiesz, z Dawidem... Ja bym miał tak jak ojciec, który... Ale to tak wygląda, bo wkładasz ileś czasu, Boże. Każdy trener to przychodzi. Ten małolacik, który przyszedł, słuchaj, a teraz... Słuchaj, każdy to przychodzi z trenerów, ale już potem inaczej już patrzę. Z perspektywy najciężej było mi z Dawidem, bo Jezu, Dawidem kawał to, historii macie za sobą. Ale to jest jak moje dziecko, no. Jak mój trzeci syn, powiem. Nie. Wiesz, kupę czasu razem, które gdzieś tam na wyjazdach, na tym. To jest pierwszy, który tam sięgał, robił medale. No i właśnie, i czekaj, i patrz, i teraz się zatrzymamy. I teraz słuchaj, pierwsze takie pytanie i pociągniemy wątek Dawida. I teraz tak, potrafisz poznać, po jakim czasie potrafisz poznać, że ktoś procentowo ma predyspozycje albo ich nie ma? Jest coś takiego, czy nie ma? Jest, tylko że Dawid jest przykładem, że moje wszystkie jakby przewidywania nie poszły. Tak, a jestem bardzo tego ciekawy i jakbyś mógł, weź mi opowiedz, jaką właśnie pierwszy raz przyszedł, co o nim pomyślałeś. Wiesz co, ja tych pierwszych treningów to nawet nie zwróciłem, bo ja prowadziłem wtedy razem z Piotkiem Logajskim Ksywa Vanilla. Razem a teraz treningi. Jeszcze tylko powiemy widzom, że Dawid Kasperski będzie się bił na KSW w Dokładnie. Lipcu. Którego lutego? Nie pamiętam, 17? Tak, coś takiego się... To żebyście mieli pojęcie, kim jest Dawid Kasperski. No i jak zaczął, no. I powiem, myśmy nawet na niego za bardzo uwagę nie zwrócili, bo przyszedł taki szczypiorek, tak. Który dziwnie się poruszał, ze słabą koordynacją ruchową. On chyba jeszcze leworęczny był, ale tak, tak, ale to nie pamiętam, ale chyba nie na początku wyszło z tym ustawieniem jego pozycji. No. Ale był to chłopak, który przychodził systematycznie. I przyszła taka sytuacja, że stwierdziliśmy, bo powiem tak, pierwsze nasze dotacje, jakie dostawaliśmy z Parcia, to były rzędu 300 zł. Ale wy mieliście bardzo ciężkie początki. Ja pamiętam, jak nawet siłownie, to pamiętasz u Sławka tego na Grzybowej, tak. Na tą siłownię przychodziliście i w ogóle teraz macie super salę, że ty to wszystko zorganizowałeś przez tyle lat. Naprawdę, bo tak trochę mam wrażenie, że działasz pojedynkę trochę z tym, nie? Boże, wszystko Marek Jasiński, wszystko... To jest twoje dzieło, ten cały Dragon. Dragon stworzenie, gdzieś ja się wysuwam, ale bądźmy szczerzy, to jest praca tak jak Piotka Nogajskiego. Swego czasu Jarka Warszawy, który był radnym, moim kolegą i pomógł nam od tej sprawy prawdy. Napisanie statutu klubowego, tak. Wysłania do KRS-u. To były złożone sprawy, które musieliśmy przejść, których ja nie miałem zielonego pojęcia. I ta droga była naprawdę bardzo ciężka. Bez kontaktów takich to... Bez pomocy z zewnątrz, bez rozmów, bez prowadzenia jakby w grono ludzi, z którymi trzeba rozmawiać, żeby pójść do przodu. Byli potrzebni ludzie, którzy się pojawiali na przestrzeni tego całego okresu tworzenia Dragona. I tak jakby, jeżeli chodzi o Dawida, no to przykład chłopaka, który z tą koordynacją, z tymi... Dziwnie to wyglądało.
Zresztą mamy takie materiały, byśmy to nagrywali, jak nieraz sobie tam odświeżę, to jest wręcz niewiarygodne. To, co od początku było u Dawida, to systematyczność i to był chłopak, który nie poddawał się nawet w tych sparingach, tak, i wiadomo, my wtedy przerastaliśmy jakby Dawida, Dawid był taki trochę drętwy i były zawody, na które tam jechaliśmy i zastanawialiśmy, kogo wziąć i mówimy tak, a dajmy szansę tam, bo nie stać nas było, bo to mówię, dotacja 500 zł na cały rok, czy tam 300, to rzutka na paliwo. I nie mów, że to tak było, że tak fartem go wzięliście? On i tak, czy inaczej by pojechał, ale tak to dzięki temu, że go wzięliśmy i to były mistrzostwa Polski, a w jego kategorii było 38 zawodników, dzisiaj pamiętam. Tak mocno obsadzone. Tak, w ogóle ta kategoria była podzielona na dwie połówki. Rywalizacja była w jednej, w drugiej i dopiero i tak, wchodzi Dawid. My tak patrzymy z piątkiem na niego. Boże, przecież to nie Dawid. Okazało się, że chłopak, który gorzej wyglądał na treningu, 100 razy lepiej wygląda w czasie walki. Ale to już mówisz, jak się walka zaczęła, nie? Tak, jak zaczął walczyć. Co zazwyczaj jest tak, mniej pokazujesz, niż faktycznie umiesz. A nie pamiętasz, z kim tam pierwszy walczył? Nie. Ale ciekawy jestem tego. Ale powiem ci, dla mnie to była jakaś sensacja, bo zazwyczaj stres działa tak, że możesz być mistrzem, tak, czy na sparingach mistrzem wychodzisz do walki, nagle jesteś drętwy, sztywny. A Dawid wychodzi, a patrzymy na niego. Mówię, Piotrze, to jest Dawid Nara. Mówię, I tak pierwszą walkę wygrał. Wie co jest. Drugą walkę wygrał. Kurczę. Mało tego. I tak pomiędzy walkami. Dawid, rozgrzewa cię. Nie, ja się sam rozgrzeję. Skaka, rozgrzewa cię. Mówię, co się dzieje? Trzecią walkę wygrał. W czwartej przegrał z ówczesnym mistrzem Polski. Mówię, przecież to jest niewiarygodne. A gdzie ja frycowe jego? Zazwyczaj trzeba pojechać, ze trzy razy przegrać, w dupę dostać, dopiero. A ten dzisiaj. Czyli sprawdził się na robocie, jak to się mówi. Tak. Nie? Bo to jest bardzo istotne. I potem zauważyliśmy, że on jest fenomenalnym takim psychicznym fajterem. Bo u niego psychika była. Przewyższała umiejętności ówczesne. No bo właśnie odwrotnie, że na sparingu. Kozak, na zawody zero. Tak, i tak jest większość. Dużo ludzi się spala psychicznie w czasie walki. A on miał odwrotnie. A tutaj tak. I zaczęliśmy, powstawały w Warszawie na Torwarze turnieje comiesięczne, taka liga. I to była liga K1 i Muay Thai. To były nowości, tych rywalizacji nie było. I ta rywalizacja wyglądała tak. Przyjeżdżał 16-letni Dawid. W jego kategorii wagowej był 23-letni ktoś tam z Gdańska. Nie patrzyło się wtedy nawet junior, senior. Dobierane te walki były wagowo. I on se z nimi radził. I tak krok po kroku. Ale on potem to naprawdę trochę rozbił bank, bo on potem rozbił, to wygrywał wszystko. Rozbił. Myśmy. Tylko, że tu chyba trzeba wspomnieć, kiedy się pan zorientował, że on ma takie kopyto? Bo to chyba był główny jego atut, z tego co pamiętam. Powiem ci, nie? I to było dość, wiesz, nie wiem, bo ja to tak z perspektywy czasu nie pamiętam, ale dość szybko. Te jego mocne kopnięcia, to mnie często kosztowały tym, że przychodziłem do domu i musiałem brać proszki od bólu głowy. Nie od tego, że on mnie gdzieś tam uderzał w głowę, tylko trzymanie samej tarczy i amortyzacja tych mocnych uderzeń, to powodowała duże wstrząsy. Gdzie się mi to odbijało, bólem głowy. Bo on głowy. Potem też fizycznie zaczął przybierać. Tak, on po prostu stał się tak, w ogóle tak, od kategorii tam 7-5, 8-1, 8-6. Jak ja oglądałem zdjęcia, macie takie, jak on zaczynał. No, a teraz chłop, facet, mężczyzna, zawodnik. Teraz to waży ponad 100. Do walki w KSW, jak rozmawiałem z Dawidem teraz, to miał tam 8-6, musi 3 kilo rzucić. Ale to jest tyran pracy. Jego to też kosztowało zdrowie, bo potrafił się przetrenować. I z jednej strony tak, mocny czynnik psychiczny, gdzie on potrafi się skoncentrować, kosztowało go też utratą gdzieś tam zdrowia. Bo widać na przykład u zawodnika, kiedy wchodzi w ten okres przetrenowania i wtedy trener mówi stop. Aha. U Dawida było ciężko to wyczuć. On był cały czas w gazie. A dopiero nie było już widać, kiedy przekracza granicę. Pokazywały, że jego organizm
zaczyna się spalać. A to spalać. Tak nawet określacie, tak z ciekawości, że po badania? Po badaniach można stwierdzić, teraz to wszystko badają, tak? Stwierdzić, czy jest przetrenowane, czy jest niedotrenowane. Ciekawe. Jest to do sprawdzenia, często się robi to po obozach, po zgrupowaniach, tak? No i Dawid jest takim tyranem ciężkiej pracy, a przede wszystkim jest fantastycznym przyjacielem, tak? Dla młodszych zawodników, inspiratorem. On jak przyjeżdża, zrobi trening, inspiruje i mimo tego, że jest wielkim koniem, że tak powiem, potrafi zrobić z kimś trening, kto będzie ważył 65 kilo, 70. Robi tak na przykład z Adrianem, bo teraz... No Adrian Gunia kolejny, kocur. Kocur, który już wchodzi tylko w walki zawodowe. Teraz w lutym... kolejną walkę zawodową i tych walk będzie miał dość dużo. I to też jest fenomen, jeżeli chodzi w takiej wytrwałości, w dążeniu do celu i w tym, że jeżeli ktoś zna Adriana i siądzie z nim porozmawia, nie przyjdzie mu do głowy, że on uprawia sporty walki. Był jeden wywiad, pracowałem w gazecie, pierwszy wywiad jaki był to z Adrianem Gunią, wiesz? No. Naprawdę, poszedłem z nim i faktycznie, ale wiesz co właśnie mi się wydaje, co faktycznie cechuje tych mistrzów? Ten spokój. Spokój i taka skromność, tak? Tak, i takie poukładanie. Poukładanie, rozmawia się z nim, bo na Dawida się spojrzy, no to jest koń, duży facet. No. Adrian wydaje się taki, no, 4-70 kilo tam, drobny facet. A co za twardzie. No na ulicy nikt by nie pomyślał. Nie, chyba by się naciął. Chyba by się naciął. Przecież byłem, jak zdobywał mistrza Europy. No łzy się tam gdzieś leciały z oczów. Bo powiem tak jeszcze tu na tym miejscu, że od kilku lat jestem też w kadrze tych trenerów kadrowych, więc pracuję z kadrą. Miałem przyjemność być, kiedy Adrian sięgał po mistrzostwo Europy, ale z nim było na przykład, to jest chłopak, który słyszy wszystko. Jesteśmy tam, toczy walkę, z boku ktoś tam krzyknął, Adrian kolano z wyskoku. Reakcja na głos, w tempo, wyskok, kolano z wyskoku, gość upada. A rzadko zawodnicy słyszą, bo to, nie? Słyszą, ale zareaguj w punkt. Tempo, w punkt. Ktoś tam z boku i to on wtedy tak się wstrzelił z tym kolanem? Wstrzelił się, no posłał gościa na glebę, gościu wyliczony, w tempo. I on słyszy, on widzi to przebieg walki i widzi. I on potrafi walczyć z lewą ręką, z przodu, z prawą, mańkut. Ja mu wszystko jedno, w każdej płaszczyźnie walczy. Ale jest ale też taki dosyć inteligentny, wydaje mi się, on jest, nie? Mega inteligentny i to też i mega poukładany. Mówi się, że do sportu to nie trzeba, ale to chyba odwrotnie nie, jest. Nie. Jego dziewczyna, no to przecież nasza wychowanka teraz też tam z nim w Paleszy trenuje. A coś widziałem faktycznie chyba, no też, że tam... Tak. No, też miała sukcesy jakieś, bo taki no, robiłem rekonesans. Słuchaj, to jest dziewczyna, która wśród rywalizacji tutaj w kickboxingu wygrywała wszystko. Pierwszą walkę przegrała, był jej pierwszy start, ale... Debiut. Taki tam przegrała, poleciała krew z nosa i potem były bałtów, zrewanżowała się siostrze tej, która przegrała. Też spuściła jej wtedy krew z nosa. I od tamtej pory zaczęło się pasmo sukcesów. Zdobywała Mistrzostwo Polski wielokrotnie, w Luki Kówka 1, dominowała w tych kategoriach. Ostatni start to była w okresie jeszcze rok przed maturą. Poszła dwie kategorie wyżej, jej kategoria 52, ale to dziewczyna, która no, pracowała na to, żeby uczyć, żeby mogła iść na studia, więc godziła treningi z ciężką pracą i pojechała na Mistrzostwa Polski w K1 w kategorii, dwie kategorie, 52. Poszła w kategorii, dwie kategorie wyżej. O kurczę, i zdominowała tą kategorię, która nie była jej kategoria. No to rzadko się zdarza w ogóle. O, bardzo rzadko. Nie? I była w stanie ten. W tej chwili trenują razem. Z Adrianem rozmawiałem. Powoli chcę wrócić do tej rywalizacji, ale ona, szkoła, praca,
No, to jest no taka, w pewnym momencie też następuje taki pułap, że trzeba się określić chyba, tak, nie? Co dalej? Czy robię to zawodowo, czy tak, się utrzymuję? Ale, czy... ale przede wszystkim to jest dziewczyna, która wspiera Adriana. Mhm. Oni motywują się. Ale fajnie, bo też jest w temacie, nie? Tak, to... tak. Tam, tam ja wie o co chodzi. Tą ostatnią walkę, co tam Polsat transmitował nie tak dawno, walkę Adriana, którą wygrał tam przez łokieć z Czechem, z tego co pamiętam, no to było słychać tam ją. Było tak, tak, emocje się udzieliły. Tak, dokładnie, głos z daleka, bo słychać, że jest przy tym, bo to w klatce była, jest tam i dopinguje i wspomaga. Są wspaniałe dzieciaki, myślę, że z czasem założą rodzinę. I to też jest tak miło, jak oni przez nie sport tylko, łączą tak, się, tworzą takie, ten, dla niektórych będzie to przygoda, etap, ale taki cudowny przygoda ze sportem, która daje taką alternatywę przejścia, tak jak moja mama mówiła, mhm, najcięższym okresem jakby jest dorastanie. Czy to jest dziewczyna, czy to jest chłopak. Moja mama mówiła, że to zawsze, że to jest bydlęcy wiek. Tak. No tak. Ja, no bo zakopujemy się często. A najgorsze, że możesz zrobić takie głupoty, które już rzutują na bardzo długi czas. I teraz zobacz, jeżeli w ten okres wejdziesz w sport, to przechodzisz ten okres najtrudniejszego dojrzewania i największych głupot na sportowo i nagle lądując, masz lat 19, okres trudny za sobą, już jesteś na tyle osobą dojrzałą czy dojrzałym, że podejmujesz już mądrzejsze decyzje. Udało ci się przeczekać to, co jest najtrudniejsze w tym okresie dojrzewania, poznawania samego siebie, tak? Bo to jest taki okres, że nie wiemy do końca, kim chcemy być, co chcemy robić, kto jest dla mnie ideałem. Taki bunt też, nie? Takiego buntu, dużego buntu, tak? Z czymś sobie nie radzę. I dużo osób po tym źle kończy, po ten okres buntu przeszło właśnie na ulicach z alkoholem, z narkotykami i no, nawet... ale dużo historii udało się chyba uratować, nie? Dużo, poprzez treningi. Dużo, myślę, że dużo wniosło. To, co nieraz mnie troszeczkę boli, to podejście rodziców i tak jeden z przykładów, który... Miałem takie rodzeństwo, oni nie uczyli się, mieli tam problemy w szkole i mama chciała ich ukarać poprzez sport. Nie będziecie chodzić na treningi, bo się nie uczycie. Aha. Jak się nie uczyli, nic się nie zmieniło, doszły do tego alkohol, narkotyki. Jeszcze gorzej. Nie, dziecka nie można karać przez to, że ale to ja miałem takie kary, serio, wiesz? No. Pamiętam, nie pójdziecie na siatkówkę, nie pójdziecie na SKS. Ale to jest chore. No. Bo w dobie dzisiaj, że kiedy rozwój fizyczny każdego jest istotną częścią jego życia i wpływa na tą przyszłość, to rodzic powinien się cieszyć. Nawet jak opuści się ze szkoły, to lepiej niech się opuści, a trenuje, niż ma łazić po ulicy, albo z dwojga złego robić, tak? Mhm. Że nieraz trzeba wybierać to, co dla kogoś będzie lepsze, tak? A to jest lepsze. Mhm. Sport jest zdecydowanie lepszy. Ratuje życie, daje taką zaszczyk energii pozytywnej. No też nadaje taki sens, nie? Tak. Ludzie, młody człowiek czego szuka? Sensu. Też dokładnie. Dokładnie. Sensu tak, życia. Tak, szukamy go albo w sporcie, albo go szukamy wybierając jakąś drogę religii. Bardzo często to koreluje, tak. Tak, tak. Znaleźć swoje miejsce w tym świecie, nie? Każdy potrzebuje. Każdy. Bo musimy znaleźć sens, po co tu jesteśmy, dokąd zmierzamy, co chcemy osiągnąć. I to jest taka droga. Tą puentą w zasadzie mi się wydaje, że fajne będzie zakończenie i naprawdę była super rozmowa. Plany Starachowickiego Klubu Dragon na 2024? To przede wszystkim to w maju Mistrzostwa Polski, które w Starachowice, w Lukiku Junior, młodszy, starszy młodzieżowiec. Jest to eliminator do Mistrzostw Świata tych rocznych, więc będzie grono najlepszych zawodników, którzy będą się starali reprezentować Polskę z orzełkiem, a powiem, jak wkładam dres reprezentacji Polski, to jestem tak dumny, że mam tego orzełka na piersi, tak, no że jestem z nimi gdzieś tam w narożniku albo ich rozgrzewam na takich zawodach międzynarodowych. Nie, no super, to już jest naprawdę ranga. To jest coś cudownego.
I kolejną taką jakąś wizją jest stworzenie właśnie tej grupy Kissboxing dla kobiet. Dla kobiet i dla każdego, kto będzie zainteresowany, ja wrzucam na swoje sociale, na swoje Facebooki, linkuję stronę facebookową, bo macie, tak? Mamy. Pana Marka Jasińskiego, tak, że będę linkował, będzie w opisie, będzie na moich stories i tak dalej. Naprawdę, no sami słyszeliście po rozmowie, że warto i fajny ten nowy projekt z dziewczynami. Mam nadzieję i trzymam kciuki, że się rozwinie. Na koniec mam mały prezent. Książeczka moja w wolnej chwili. Ja podpiszę i dziękuję ślicznie. Kiedyś tam jak bardzo będzie więcej wolnego czasu przede wszystkim, to taka moja historia, moja biografia, też walka z demonami własnymi. To nawet dziękuję do kolekcji ślicznie. Na półeczkę. Dokładnie. A ja dziękuję za spotkanie. Również dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Miło. Super.